Yo, z tej strony Buniek, a to są cotygodniowe informacje, czyli o tym, co będzie u mnie na kanale w przyszłym tygodniu. Zaczynam od rzeczy najważniejszej. Miał się w tym tygodniu pojawić Bioshock Infinite. Niestety z przyczyn technicznych, czytajcie. Zmieniałem system, nie mam save'ów, przeszedłem ponad połowę gry, tyle samo miałem nagrane, nie mam zamiaru doganiać do tego, żeby dalej mieć połowę gry i zebrać wszystko i w ogóle zaliczyć tak jak było. Nie chce mi się. Czyli Bioshock Infinite nie pojawił się i nie pojawi się w najbliższym czasie u mnie na kanale, z tego względu, że na tą grę się trochę obraziłem, bo jest to moja trzecia próba nagrania i przykro mi, nie będzie jej w najbliższym czasie. W miejsce Bioshock Infinite wskoczył Zack Zero. Jest to platformówka, która niedawno została wydana na pecety. Można ją zakupić na Steamie w całkiem niezłej promocji, bodajże tam 7 albo 8 euro, więc moim zdaniem cena całkiem przystępna. Gra zapowiada się niezbyt długo, dlatego w sumie moim zdaniem fajnie jest zrobić z tego let's play i mam nadzieję, że was zaciekawi tak samo strona fabularna, jak i mój komentarz, jak i wszystko. Jeżeli oglądaliście już pierwszy odcinek i podobał wam się, wróćcie do niego i ocencie go jak najwyżej, zostawcie jakiś komentarz. W zeszłym tygodniu zapowiadałem, że może pojawić się u mnie seria Star Trek. I tak, pojawiła się. Nie czekam na polską premierę, dlatego że grę można zakupić spokojnie już w tym momencie, w angielskiej wersji językowej. Oficjalna polska premiera tej gry będzie 15 maja, czyli dość długo. Do 15 maja zdążę spokojnie nagrać całą serię, a mam taką ochotę zagrać w tą grę, że po prostu nie będę czekał specjalnie na polską premierę. Jeżeli oglądaliście pierwszy odcinek Star Treka i wam się spodobał i będziecie oglądali dalej tą serię, pamiętajcie, żeby jak najbardziej pozytywnie ocenić pierwszy odcinek tej serii. Dobra wiadomość dla fanów League of Legends. W tym tygodniu pojawią się aż 4 rozgrywki. Jedna solo queue, jedno Arranged 5, a właściwie nie Arranged 5, tylko normalna gra na niskolevelowych kontach na serwerze wschodnim oraz dwa razy Aram. Do trybu Aram dalej nie jestem za bardzo przekonany, jednakże od czasu do czasu fajnie jest sobie zagrać go. A skoro dodali już kolejki, więc czemu nie? Duże ułatwienie dla mnie, dlatego że zawsze denerwował mnie system wybierania Aram, gdzie trzeba było wyszukiwać gry. Ludzie wychodzili, jak im się nie podobały czempiony. W tym momencie tak to nie wygląda różowo dla nich i te gry trzeba rozgrywać. W sumie tyle mam do przekazania na najbliższy tydzień. Nie spodziewajcie się raczej większej ilości materiałów. Ewentualnie pojawi się Bobuniek lubi gadać, ale to tylko wtedy, kiedy będę miał ochotę coś nagrać. Nazbierało mi się parę tematów. Niestety nie mam po prostu weny, żeby nagrać dla was coś nowego. To było na tyle. Trzymajcie się, mówi dla was Buniek i życzę wam miłego dnia.